Мамо таку дуже тяжку ситуацію з контузованими заводниками, ну тільки ми ще вже до неділі, мамо ще дуже часу і можемо приготувати дуже ліпший матч, ніж грали ми останній з Гданськом, де мої заводники всі були дуже зменшені. І як я мовив, я дякував всім заводникам, що вони могли за 42 години регенерувати і потім виграти той дуже тяжкий матч для нас. А зараз ми вже що до неділі ще маємо дуже часу і можемо тренувати і приготувати ліпший. Меч дуже важливий для нас Плоцьким і може би за то глядало Латво, але не було так Латво, як люди мислили. І потім довга дорога, jedan dni bez treninga i normalno da može biti trochu lepiji vtorek, ali najvažnije dva punkta jesu stali u Kjelcah i teraz je tak da trochu odpočivali smo i od dzisiaj začinju przygotowania dla niedzielu z Alborg. Patrząc od drużyny, to każdy mecz wyjazdowy z nimi jest bardzo ciężki. Trzeba się skupić w 100%, żeby wywieźć cenne dwa punkty, które są nam bardzo potrzebne. No na pewno w ostatnich dniach mamy trochę problemów kadrowych, bo kilku chłopaków ma, niektórzy trochę większe, niektórzy mniejsze te urazy, ale wydaje mi się, że może większość z nich powinna być na niedzielę gotowa do gry. No Piotr Grabarczyk już mnie pytał, że on chciałby pomóc drużynie. Oczywiście ja wiem, on chce, no tylko też nie chciałby mieć za duże ryzyko. To dla mnie lepiej, że jeśli że potrzebuję jeszcze jeden tygodzień mniej, tydzień mniej, niż potem możemy mieć długie problemy. Myślę, że jestem u dobrej fizycznej formy i to dla rozgrywającej jest trochę ciężej niż za krzydła, ale nie ma problemu, tu jest bunta i zlot, jak będzie coś trochę potrzebować za odpoczynkę, tak da mamy trzy lewe ręki, tak da staramy się, da będzie i prawo rozegranie, prawo krzydło pomagali do zespołu i da będzie to dobre oglądanie. Oglądałem jeden mecz, jak grali z Pikszegod u siebie, tak? No to mecz może być taki trochę jednostronny, bo Pikszegod wyszedł szybko na prowadzenie 2-3 bramkową. No i ta przewaga przez cały mecz utrzymywała, no tam dobry mecz, pan zagrał leworęczny zawodnik z Szegetu, rzucamy bodajże chyba 12 czy 13 bramek, tak więc no. Najwięcej nam daje mecze takie, gdzie przeciwnik Alborga gra 5-1, tak, czyli tą obronę, którą my najbardziej stosujemy, to wtedy widzimy, jakie zagrania taktyczne mają w ataku, a co do naszej gry w ataku, no to pewno będziemy się grać tak jak Płocku, czyli długo i pewnie do dobrej pozycji. Patrzyłem na wszyscy 4 mecze, które grali oni w lidze mistrzów i oczywiście wiem, że specjalnie mają dobrych kibiców w domu, którzy 60 minut pomagają i oczywiście bardzo dobrą obronę, bardzo dobrego bramkarza, jak to Eriewik i ja myślę, co ten wynik, który oni zrobili specjalnie w Dunkierki, daje możliwość myśleć, co nie mogą awansować do 1/8. Ostatni sezon było 2 razy z Koldingen. Tak, nie oglądało najlepsze i normalno, da z Dunczekima zawsze musimy trochę więcej uważać, jer biegają szybko do kontry, mają dobry zespół i mi jesteśmy pierwsi u grupy i wiemy, że Szeged tam wygrało i ja chcemy rzucić i grać za pierwsze miejsce u grupy i musimy mi też tam wygrać. Dla nas najważniejsze jest to, żeby zagrać dobrze w obronie, a co z tym idzie, no to wiadomo, szybkie, łatwe bramki z kory ataku, a w ataku wiadomo, tak jak powiedziałem, spokojna gra i szukanie dobrej okazji do oddania rzutu. Mają twete na jako dobre szydło i mają dobre bramkarze, tak, starają się do domu, grają bardzo agresywnie w obronie 6-0, może być i trochę 5-1, tak da ak nie będziemy grać jak najlepsze, możemy mieć duże problemy.